11 czerwca 2010 roku zmodernizowana hala ośrodka sportu i rekreacji w Suwałkach po raz pierwszy gości pięściarzy, a wszystko za sprawą pierwszego międzynarodowego turnieju bokserskiego o Puchar Prezydenta Suwałk. Turniej międzynarodowy, bo są tutaj pięściarze z zaprzyjaźnionego z Suwałkami niemieckiego miasta Waren. Są także pięściarze, najlepsi młodzi pięściarze z całego regionu, m.in. z Białegostoku, Sokółki i Kętrzyna. My chcemy sprawdzić formę suwalskich pięściarzy, pięściarzy ośrodka sportu i rekreacji. Za chwileczkę porozmawiamy o tym z ich trenerem Pawłem Pasiakiem. Już zaczynamy liczyć się w Polsce, szczególnie w boksie kobiet i w boksie młodzieżowym w kategorii kadetów. Mamy już mistrzów Polski. Martyna jest w tej chwili uważana za najlepszą juniorkę w kraju, w wadze 54. Przechodzi w tym miesiącu już do kategorii senior. Już zaczęła sparingi, przygotowania w Cetniewie z kadrą olimpijską i z kadrą narodową seniorek. Radzi sobie bardzo dobrze. Nie odstaje przygotowaniem ani fizycznym, ani technicznym od swoich starszych koleżanek. Myślę, że tutaj Martyna naprawdę to będzie nasza taka nadzieja przez najbliższe kilka lat w boksie. A chłopcy? Proszę wymienić kilka nazwisk. Chłopcy tutaj dzisiaj zaboksuje, pokaże się nam Damian Pietrewicz, Kamil Ferenc, Adrian Jachimowicz. To jest taka moja nadzieja, to są zawodnicy bardzo młodzi. To są młodzicy, dopiero wchodzą w ten boks, ale tu już oni naprawdę pokazali już taki pazur, boksowali na Litwie, boksowali w Białymstoku i tutaj to są zawodnicy, z którymi naprawdę warto pracować. Szczęśliwa i zmęczona. Opowiedz trochę o tej walce. Znaczy, walka przebiegła moim zdaniem bardzo dobrze. To już od pierwszej rundy wiedziałam, że prowadzę, że mam dłuższy zasięg rąk. Wystarczyło pykać lewym prostym, prawy dołożyć, kilka razy w wzparciu poklinczować, wymęczyć trochę przeciwniczkę. No, przeciwniczka cały czas napierała po to, bo chciała wygrać, wiadomo, tak jak każdy chce. I napierała na mnie i ciężko mi było, bo zazwyczaj walczę w pozycji właśnie, kiedy ja napieram na kogoś, kiedy ja kogoś za kimś dążę. A tutaj było na odwrót, musiałam boksować w tył, rzadko tak boksuję, także efekt był całkiem niezły walki. Mi się podobała, bo była inna trochę niż wszystkie. W tej walce zwyciężyła, ladies and gentlemen, and the winner is Martyna! Ja się bardzo cieszę, że z zapałem młodzi suwalczanie podchodzą do tej dyscypliny sportu, bardzo widowiskowej. Mam nadzieję, że nie tylko Martyna, ale również im nasi młodzi chłopcy będą też dawali coraz więcej o sobie znać na ringu naszym i na ringach zewnętrznych i kiedyś być może dopracujemy się tego, doczekamy, że suwalczanie będą nas poza Martyną reprezentowali w kadrze narodowej.